Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj dość ciekawa lekcja. Powiemy sobie, jak powiedzieć zdania typu: nie wiedziałem, do kogo zadzwonić. Nie wiedziałem, do kogo się zwrócić o pomoc. Tutaj, słuchajcie, momentami będzie aż 3 razy tu. Zapraszam przed ekran. No dobrze, moi drodzy, może na początek powtórzymy sobie pewną ważną rzecz. I didn't know what to wear. Nie wiedziałem, co ubrać. I teraz uwaga, to jest bezwzględna zasada. Jeżeli pada czasownik po słówku pytającym jakimkolwiek, co, gdzie, how, czyli jak, musicie użyć pełnego bezokolicznika. I didn't know what to wear, czyli nie wiedziałem, co ubrać. My też dajemy bezokolicznik, co ubrać, tak? No i w języku angielskim też jest to pełny bezokolicznik, tylko pełny. A pełny to znaczy, że razem z to. I didn't know where to go on holiday. Nie wiedziałem, gdzie jechać na wakacje. Znowu bezokolicznik, where to go. I need to figure out how to do this. A muszę, tak jak młodzież mówi, rozkminić, pewnie dojść. Muszę dojść do tego, jak to zrobić. How to do this. No dobrze, moi drodzy, idziemy dalej. Teraz tak, zauważcie, że są czasowniki, po których jest od razu osoba, na przykład trust someone, zaufać komuś. W polskim akurat identycznie. A są czasowniki, po których jest najpierw to, a dopiero osoba. Talk to someone, porozmawiać z kimś. U nas też jest przyjmek, ale u nas akurat jest z. Po angielsku rozmawiamy do kogoś. Amerykanie czasami mówią tak jak my z, czyli with. Teraz tu contact someone, skontaktować się z kimś. Tym razem my po polsku dodamy przyjmek z kimś, a po angielsku jest od razu, tak jak trust someone jest contact someone. No i to samo jest, uwaga, z dzwonieniem. Call someone. Anglicy dzwonią kogoś, a nie dzwonią do kogoś. No a tu mamy właśnie talk to someone, porozmawiać z kimś, zagłosować na kogoś. Tym razem jest na. Vote for someone. I ten to someone, zwrócić się do kogoś, na przykład o pomoc czy z zapytaniem. No i teraz popatrzmy na takie zdania. She didn't know who to trust. To jest dokładnie to, co powiedzieliśmy tutaj. Słówko pytające, tym razem who, tak? Nie wiedziała, komu zaufać. U nas znowu bezokolicznik. Tylko właśnie dlatego, że pada ten czasownik po słówku pytającym, to jest bezokolicznik, tak jak we wszystkich tych trzech przykładach. She didn't know who to trust. No i po polsku nie wiedziała, komu zaufać. Teraz przykładowo pytanie. Can you tell me how to contact her? Czy możesz mi powiedzieć, jak się z nią skontaktować? Tak, znowu bezokolicznik i musi być pełny, bo po pytaniu. Can you tell me how to contact her? No i teraz na przykład nie wiedziałem, do kogo zadzwonić. I didn't know who. No i bezokolicznik to call. Uczniowie bardzo często wciskają tu drugie tu, no bo nie wiedziałem do kogo. To who. Nie, nie można tak powiedzieć, bo Anglicy nie dzwonią do kogoś, tylko kogoś. Czyli I didn't know who to call. Albo na przykład pytanie. Can you tell me who to call? Czy możesz mi powiedzieć, do kogo zadzwonić? I musi być tak. Can you tell me who? I pełny bezokolicznik. To call. A teraz inne przykłady z tymi czasownikami, gdzie jest jeszcze przyjmek. She didn't know who to talk to. I ten przyjmek przepisuje, czyli tak się skończy zdanie. I didn't know who to talk to. Tak? Czyli pierwsze to jest od tej zasady, że czasownik jest w pełnym bezokoliczniku po słówku pytającym. A to drugie to wynika po prostu, że rozmawiamy z kimś, po angielsku akurat do kogoś. Czyli nie wiedziałem, z kim porozmawiać. Czy też na przykład ona nie wiedziała, na kogo zagłosować. She didn't know who to vote for. No i nie wiedziała, do kogo się zwrócić. She didn't know who to turn to. Czyli zobaczcie na tę różnicę, bo tu uczniowie często się gubią. Czemu tu nie ma dodatkowego przyjmka, a tu jest? No właśnie dlatego, że to jest ta grupa czasowników, gdzie nie ma żadnego przyjmka w środku, a tutaj jest. Czyli nie wiedziała, do kogo zadzwonić. She didn't know who to call. Nie wiedziała, do kogo się zwrócić. She didn't know who to turn to. No dobrze, moi drodzy, idziemy dalej. Zauważcie, że tutaj jest kropeczka. I didn't know who to turn to. Ale to zdanie może być kontynuowane. Do kogo się zwrócić, aby coś tam, coś tam. I pojawi się kolejne to od aby. Popatrzcie na to pierwsze zdanie. Do you know who to turn to? Tak, do kogo się zwrócić, aby. To help cope with emotional distress.
aby pomóc walczyć kobływ, bardzo fajny zwrot, kobływ emotional distress, tak? Jesteśmy w takim stanie nędzy psychicznej, coś takiego. To się nazywa emotional distress, tak? I mamy pięknie trzy razy tu. Czyli pierwsze tu od pełnego bez okolicznika, drugie tu od tego, że zwracamy się do kogoś i trzecie tu aby pomóc. No akurat my powiemy, aby dostać pomoc. I kolejny przykład. When my life fell apart. Kiedy moje życie się rozpadło. Oczywiście w taki sposób metaforyczny. I didn't know who to turn to. Nie wiedziałem, do kogo się zwrócić. Aby to get help. Aby uzyskać pomoc. And things got really bad for a while, tak? No i wszystko się bardzo pogorszyło na jakiś czas. No dobrze, moi drodzy, czas na przykład od native speakerów. Tutaj są dziewczyny z Korei, ale przyjechały jako dzieci i są w tym momencie dwujęzyczne. No i ona opowiada, że when I came here, kiedy przyjechałam do Stanów, I didn't know who to hang out with. Nie wiedziałam, z kim spędzać czas. Bardzo fajny zwrot, spędzać czas. Chyba robiliśmy na ten temat lekcję, to podlinkuję. No i właśnie nie wiedziałam, z kim, who, no i pełny bezokolicznik. Who to hang out with. No i mamy kolejny przyimek. Posłuchajmy. I definitely hung out with mostly all Koreans. So when I came here, I didn't know who to hang out with because Harris County just, it's black and white and then me. Ponieważ Harris County, tak, czyli to hrabstwo Harris, gdzie przyjechała, is black and white, jest czarne i białe, and then me. I ja, czyli jak się czuła, że po prostu byli tylko czarnoskórzy i ludzie biali, and then me, i ona jako jedna z Korei. I całość jeszcze raz? Well, I definitely hung out with mostly all Koreans. So when I came here, I didn't know who to hang out with because Harris County just, it's black and white, and then me. I kolejny przykład. Pani mówi, że była na prezentacji firm. Wszystkie firmy się przedstawiały, ale mówi, że czasami nie słyszała w ogóle nazwy firmy. I mówi, if I didn't catch the name, tak, jeśli nie złapałam, w sensie nie usłyszałam tej nazwy firmy, I didn't know who to vote for. Nie wiedziałam, na kogo głosować. Who? No i pełny bezokolicznik. No i głosujemy na kogoś, czyli for. Vote for the best pitch. But if I didn't catch the name, I didn't know who to vote for. Jeszcze raz. Vote for the best pitch. But if I didn't catch the name, I didn't know who to vote for. I kolejny przykład. Pani opowiada, że jak była młodą dziewczyną, zaszła w ciążę, po prostu nie wiedziała kompletnie, co robić, czy się spełni jako matka. Nie wiedziała, do kogo zadzwonić o pomoc. I didn't know who to call. Nie wiedziałam, do kogo zadzwonić. No ale zadzwoniła do jakiejś tam kliniki. And they got me in right away. I od razu mnie przyjęli. No i zobaczcie, jak to ujęła. I didn't know who to call. Nie wiedziałam, do kogo zadzwonić. Nie ma do kogo, jest od razu kogo. Czyli nie wiedziałam, kogo. No i pełny bezokolicznik, no bo jest słówko pytające. Call this number because I didn't know what to do. I didn't know who to call, so they got me in right away. I kolejny przykład. They didn't know who to contact. Nie wiedzieli, z kim się skontaktować. No ale po angielsku się nie kontaktujemy z kimś, tylko od razu kimś, dlatego nie ma do kolejnego przyimka. Because you know, the phones were down, czyli telefony nie działały. Mayo Clinic, but they didn't know who to contact because, you know, the phones were down. I kolejny przykład. Pani opowiada o fabule książki We, czyli czytelnicy. We treated it. Traktowaliśmy tę książkę, tę fabułę, like it was a murder mystery. Tak jakby było jakaś tajemnicze morderstwo. Because we didn't know who to trust. Bo nie wiedzieliśmy, komu zaufać. Komu zaufać. Komu? No i czasownik, czyli to trust. We treated it like it was a murder mystery because we didn't know who to trust. Jeszcze raz. We treated it like it was a murder mystery because we didn't know who to trust. No i ostatni przykład na dziś. Pan opowiada, że mieli tam jakąś kolekcję, zbiór eksponatów i nie wiedzieli, do kogo się zwrócić, żeby to wszystko ładnie skatalogować. Who to turn to? Do kogo się zwrócić? To get this collection catalog, tak? Aby mieć tę kolekcję skatalogowaną. Przy okazji mamy get something done, mieć coś zrobione, czyli kto inny to robi. Bardzo podobna struktura do have something done. Na ten temat też robiliśmy lekcję, podlinkuję. Who to turn to get this collection cataloged and installed? Jeszcze raz. Who to turn
to get this collection cataloged and installed. Dzięki, trzymajcie się.